Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 30 maja do 5 czerwca bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. Już, kochani, patrzymy, co ciekawego nadchodzący tydzień dla Was przygotował. Poniedziałek, karta głupca, wtorek, 7 mieczy. Środa, 3 miecze, czwartek, król buław, piątek, 6 kielichów, sobota, rycerz buław i niedziela, 8 denarów. W tle czytania mamy 3 buławy. Cokolwiek się zadzieje, kochani, tutaj od tego poniedziałku do środy, pamiętajcie, wszystko może być dobrze, wszystko da się uzgodnić, miejcie nadzieję na to, że wszystko dobrze się ułoży. Głupiec i siódemka mieczy, no kochani, jakieś głupstwo, no jakieś naprawdę, no nie bądźcie naiwni przede wszystkim. Nie wierzcie w piękne, miłe słowa, że ktoś Wam coś obiecuje, zwłaszcza miłość do grobowej deski, ewentualnie jakieś tutaj sprawy finansowe. Uważajcie przed wyjazdem w podróż, zabezpieczcie dom, mieszkanie, bo może się pojawić ktoś, kto niestety zadziała na Waszą szkodę, no i tutaj może Wam być z tego powodu bardzo przykro. Oczywiście sprawa się wyjaśni, ale uważajcie, kochani, bo zapobiegajcie, tak? Teraz naprawdę jest tyle ogłoszeń, że gdzieś tam komuś piwnicę, komórkę obrubowali w bloku, bądź ukradli rower, ewentualnie gdzieś tam próbowali wejść na posesję. Zabezpieczajcie się, kochani, zwłaszcza te wartościowe rzeczy, nawet jeżeli chodzi o wyposażenie ogrodu, tak? No czasami może coś wpaść w oko, może pokusić, a po co stwarzać okazję, tak? Okazja czyni złodzieja. Teraz tak, te skorpiony, które chcą wyjechać gdzieś w podróż, już wszystko miały uzgodnione, no muszą się pośpieszyć, bo jeżeli się nie pośpieszycie, kochani, to nie wiem, czy w środę wyjedziecie. Ewentualnie tu do środy jakieś komplikacje, być może trzeba będzie ten wyjazd bądź czyjś przyjazd przełożyć na weekend. Więc tutaj też zwróćcie na to uwagę. Dobrze, dopowiemy sobie tylko tą siódemkę mieczy, tą trójeczkę i przechodzę do interpretacji. Tutaj chodzi o jakiegoś barana, lwa bądź strzelca. No jakąś podróż, ewentualnie wyjazd jakiś służbowy, biznesowy, jakieś szkolenia, ewentualnie rozkręcanie własnej firmy. No i właśnie w poniedziałek mamy kartę głupca. Głupiec rozpoczyna coś nowego, tak? Wchodzi w jakiś nieznany temat. No powinien być ostrożny, powinien uważać, ponieważ no on ma dobre nastawienie, tak? To słońce mu przyświeca, czyli tryska energią, jest, że tak powiem, bardzo podekscytowany tym nowym, co się pojawia w jego życiu, natomiast nie jest, że tak powiem, doświadczony, może popełniać błędy i dać łatwo się skrzywdzić, oszukać, bądź sam po prostu spadnie z tej skały i się potłucze. No i później trzeba będzie się pozbierać z tego wszystkiego, tak? Jak ktoś spadnie z wysokości, no to żeby się później od tego dna odbić, bądź pozbierać, no to potrzeba troszeczkę czasu, tak? Więc tutaj, kochani, uważajcie. Zwróćcie uwagę na to, co mówią przyjaciele, rodzina, znajomi, bo oni będą tutaj takim Waszym wentylem bezpieczeństwa, tak? Jeżeli ktoś Was ostrzega w tym dniu, tak? Daje jakieś wskazówki, zwróćcie na to uwagę, żeby tutaj unikać właśnie takiej głupiej pewności siebie, że ja wszystko wiem, że ja wszystko mogę zrobić, a tak naprawdę guzik, skorpion wie, ryzykuje, no i to ryzyko może się niestety tutaj, widząc po kartach, odbić negatywnie dla skorpiona, więc tutaj naprawdę starajcie się działać rozsądnie. Oczywiście, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jest takie powiedzenie, natomiast róbcie to po prostu z głową, no i nie bądźcie naiwni, że ktoś Wam coś powie, że ktoś Wam coś obieca, bo tutaj ten król buław to jest osoba bardzo pewna siebie, ona wie, co robi, wie, co mówi. Wie, jak działać, wie, jak wpływać na otoczenie. Czasami nawet ma tak silną wolę, że potrafi bardzo właśnie głęboko przekonać, bądź kogoś nakłonić, zmusić wręcz do czegoś, więc tutaj uważajcie. Temat dzieci. Jeżeli macie dzieci, zwróćcie uwagę na to, co robią, właśnie jakaś podróż, wyjazd, nie wiem, zielone szkoły teraz, czy jakieś inne wycieczki.
kolonie czy coś, no też, żeby tam nie było jakiejś sytuacji, że coś tam dziecku zabiorą, ukradną jakieś pieniądze, czy właśnie no coś zniszczą. Przekażcie dzieciom wiedzę, na co mają uważać i tutaj też starajcie się to pilotować na tyle, jak możecie, żeby być w kontakcie z nauczycielem czy z opiekunem grupy. Co jeszcze, kochani, z tym głupcem? Ogólnie coś nowego tutaj w poniedziałek rozpoczynacie. Po prostu macie szansę, żeby to się udało, tylko róbcie to z głową. Lepiej zapobiegać, niż później leczyć, ewentualnie naprawiać coś. Więc bądźcie ostrożni. No i niektóre skorpiony gdzieś wyjadą, będą podróżować, ciągle w trasie, gdzieś być może w ruchu, pozałatwiać jakieś sprawy, ewentualnie jakiś, mówię, wyjazd służbowy, wyjazd zawodowy, bądź do pracy będzie przełożony na inny termin. I teraz tak, te skorpiony, które szukają pracy, no właśnie, pojawia się tutaj propozycja jakiegoś wyjazdu, współpracy z baranem, lwem bądź strzelcem, to jest mężczyzna po 45 roku życia, jakiś właściciel firmy, ewentualnie osoba pośrednicząca, no ktoś sprytny, zaradny, ktoś, kto wie, co robi, zna się na swoim fachu, ma umiejętności, umie podpowiedzieć, umie pomóc. Być może to jest ta osoba, która gdzieś Was tutaj z tej opresji wyciągnie, z jakichś terapatów, więc tutaj warto posłuchać tej osoby. No i myślę, że tutaj dalej się wszystko ułoży, jeżeli praca jest jakaś Wam tutaj już nagrana, to ta praca będzie, tylko no coś tutaj, nie wiem, może samochód się popsuje, może lot czy jakaś podróż będzie odwołany, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam może promem płyniecie, nie wiem, na przykład do Szwecji czy Norwegii, więc coś będzie przełożone, no to dopilnujcie tego. Ewentualnie, jeżeli macie możliwość zabukowania sobie wcześniej jakiegoś wyjazdu, to zróbcie to, czy siódemka mieczy mówi pośpiesz się, tak? Żeby po prostu nie przegapić jakiejś podróży. Dobrze. Co ogólnie w związkach, kochani? Bardzo dobrze, tylko mogą być jakieś ciche dni. Ktoś kręci, coś ukrywa. Może być jakiś temat romansu, bądź no, jakiś flirtów gdzieś tam być może w środowisku zawodowym. Ewentualnie w częstych służbowych podróżach. Tutaj skorpion zacznie się zastanawiać. Podejrzewać. Będzie próbował jakoś to przedyskutować ze swoim partnerem bądź partnerką. No i przez te dwa dni tutaj może być jakiś kryzys, ale myślę, że zaczniecie ze sobą współpracować, coś się wyjaśni i tutaj skorpion da szansę, bo widzę, że dalej tutaj no już wracacie normalnie do relacji, staracie się skupiać nie tylko na sobie, ale też na tym, co partner robi, ogólnie, żeby się zgrać w tej relacji. Natomiast samotne skorpiony mają szansę kogoś poznać, bądź już kogoś poznały. No i uważajcie, bo ta osoba też jest jakaś taka niezdecydowana. Nie wiem, czy tutaj chodzi o spotkanie, czy chodzi o to, żeby po prostu kontynuować tą znajomość, relację. Coś przed Wami ukrywa, to może troszeczkę być bolesne i smutne. Ewentualnie, no mieliście się spotkać tutaj, mówię, wtorek, środa, a dopiero spotkacie się w weekend, więc tutaj każdy z Was będzie wiedział, o co chodzi. Co, kochani, ogólnie we wtorek? We wtorek unikajcie jakichś takich no, sytuacji napiętych, to znaczy, jeżeli widzicie, że jest jakaś kolejka gdzieś tam w urzędzie, że już kończy się na przykład, zaraz będzie zamknięte, bądź no, godziny urzędowania tego właśnie urzędu się kończą, no to tutaj nie starajcie się robić nic na siłę, tak? Przełóżcie to na kolejny dzień bądź inny termin, żeby też unikać takiego zdenerwowania, unikać jakiegoś takiego pośpiechu, załatwiania czegoś na ostatnią chwilę. Natomiast jeżeli macie spotkanie tutaj z jakimś mężczyzną, baran, lew bądź strzelec, no nie do końca on jest szczery z Wami, więc tutaj też uważajcie naprawdę, żeby nie dać się na coś nabrać, zwłaszcza jeżeli chodzi o prowadzenie jakichś interesów, biznesów, gdzie w grę wchodzą pieniądze. Co mamy w środę? No tutaj jakieś rozczarowanie i koło fortuny, no właśnie, jakąś współpracą. Może być tak, że byliście właśnie w sprawie pracy rozmawiać, no i tutaj coś nie jest dograne. Ale temat jakby wraca w czwartek, więc nie wiem, może było wynagrodzenie jakoś kiepsko zaproponowane, warunki umowy, bądź właśnie praca za kółkiem, ewentualnie często gdzieś w trasie, w podróży. Te skorpiony, które rozkręcają swój własny biznes, no właśnie nie wiem, czy czekacie za jakimiś dokumentami, które powinny być do środy, dopiero dostaniecie je w czwartek, w piątek, więc tutaj no, może być jakieś opóźnienie. Ogólnie będziecie bardzo taki mieli chwiejny nastrój w środę, uważajcie na to. Ogólnie koło fortuny to jest problemy wątroba, trzustka, śledziona.
uważajcie na to, co jecie, uważajcie właśnie, żeby gdzieś tam no, nie obciążyć tłustym jedzeniem, jakimś takim no, no, niezdrowym, tak? Żeby jakieś później boleści nie mieć, bo przez to możecie mieć złe samopoczucie. I też mogą być takie wyrzuty sumienia, że a, za dużo tego było, a po co się pokusiłam? Niektóre skorpiony być może trzymają dietę i też gdzieś uda im się jakąś słabość doświadczyć, więc no, starajcie się tutaj być tacy zdyscyplinowani, żeby żadne pokusy Wam się tutaj nie wkradły. No i trzymać się, tak, pewnych zasad, bo to koło fortuny to jest taka podatność na to, że ktoś nam zamiesza w głowie, że ktoś właśnie no, będzie jakiś taki niezdecydowany, ewentualnie no, kręci, nie wie co mówi, kłamie, no jakoś próbuje się też wymigać z jakiejś odpowiedzialności, tak? Uważajcie też za kierownicą, żeby nie było też jakichś tutaj problemów z kołem, czyli na przykład złapiecie gumę, nie wiem, felga się połamie, bądź coś będzie właśnie z kołem, że trzeba będzie tutaj samochód po prostu naprawić. Czwartek, król buław, bardzo aktywny, fajny dzień, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę, tutaj dużo się będzie działo. No Wy macie jakiś fach w rękach, jakiś talent, moje kochane skorpiony, i to będzie bardzo docenione. No i tutaj znowuż spotkanie z tym królem buław. Nie wiem, czy to jest ta osoba, z którą tutaj coś się wydarzy, czy to jest kolejny pracodawca. No to jest karta sprawiedliwości. Może tutaj nawet jakaś sytuacja trafić do sądu, zwłaszcza jeżeli ktoś chciał Was okraść, oszukać, może złapiecie na gorącym uczynku tą osobę. Natomiast jeżeli mieliście się pośpieszyć z jakąś decyzją bądź z wyjazdem, no tutaj jakieś dokumenty dostaniecie, które umożliwią Wam ten wyjazd, ewentualnie zdecydujecie się podpisać jakąś przedwstępną umowę, która umożliwi Wam współpracę tutaj właśnie z tym baranem, lwem bądź strzelcem. W piątek mamy szóstkę kielichów, więc już bardzo fajny dzień. Możecie tutaj liczyć na pomoc bliskich osób, przyjaciół, znajomych, rodziny. To jest też dzień taki poświęcony na wspomnienia. Nie wiem, może spotkacie się z bliskimi, ze znajomymi. Ktoś Was odwiedzi, może Wy gdzieś wyjdziecie spotkać się właśnie z takimi osobami. Będziecie wspominać stare, dobre, szkolne czasy. Jeżeli skorpiony macie dzieci, tutaj być może bardzo miło ten dzień spędzicie z dziećmi, nie wiem, gdzieś tam sobie wyjdziecie do kina, na jakiś spacer, ewentualnie inne rozrywki. Jeżeli chcecie wyjść gdzieś z mężem, z żoną, z partnerem, partnerką, to tutaj na pewno też możecie liczyć na pomoc rodziny w opiece nad dziećmi, tak? Na pewno tutaj będą osoby chętne, które będą chciały Wam pomóc. Bardzo miły, sympatyczny dzień, dobre relacje w pracy. Wam też będzie dopisywał humor. No tutaj coś się wyjaśniło, tak? Sprawiedliwości stało się zadość, więc tutaj nie wiem, czy załatwiliście jakieś dokumenty, jakieś sprawy trafiły gdzieś do urzędu, na policję, zwłaszcza jeżeli tutaj były jakieś kradzieże, tak? Jakieś no dziwne przypadki. Ale teraz już wiecie, że możecie liczyć na pomoc i że wszystko idzie w dobrym kierunku i humor będzie Wam dopisywał. Taka serdeczność, spokój i dobre relacje z ludźmi. Kochani, w sobotę rycerz buław, to jest zodiakalny lew, baran bądź strzelec, czyli tak jakby tutaj znowuż ta narracja cały czas idzie. Nie wiem, albo się spotkacie z taką osobą. Może ktoś do Was przyjedzie, ewentualnie Wy wyjeżdżacie w weekend do pracy, tak? Do tej, która być może tutaj była przyblokowana, ta trójka buław mówi o dobrej współpracy, o nadziei na to, że wszystko się ułoży, że coś już zostało uzgodnione, postanowione, teraz już tylko wyczekujecie w momentu, kiedy będzie można coś zrealizować. Niektóre skorpiony, które nie wyjeżdżają w sprawach zawodowych, gdzieś wyjadą sobie, nie wiem, no, na jakąś wycieczkę, może na weekend gdzieś nad morze, nie wiem, ewentualnie w góry, żeby sobie troszeczkę odpocząć. Widzę tutaj też aktywność fizyczną, siłownia, biegi, spacery, rower, jakieś treningi, jakieś zawody, jakieś formy sportu, żeby zadbać troszeczkę o swoją kondycję. O ruch, tak? W niedzielę 8 denarów praca. Niektóre skorpiony no, gdzieś są w pracy, inne znowuż pracę biorą do domu, a inne znowuż skupiają się na pracy, na obowiązkach w domu, może dom, może właśnie ogród, a może coś po prostu będziecie sobie robić, nie wiem, na przykład panie piec ciasto, panowie majsterkować sobie coś w garażu, no na pewno zajęć nie będzie Wam brakowało, ale widzę już taki spokój, skupienie,
i wyciszenie u Skorpiona. I tego Wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Uważajcie tutaj na wtorek i środa. I wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam.